Jest jeden temat, wokół którego w ciągu całego istnienia ludzkości powstawały, powstają i będą powstawać utwory, dzieła i dyskusje. Ten temat będzie zawsze aktualny dla człowieka. Nigdy się nie znudzi i każda osoba tego potrzebuje. Mówię tutaj oczywiście o miłości. Teże miłości są różne i mogą przejawiać się w rozmaitych aspektach. W miłości do przyrody, do jedzenia, do podróży, do sportu, do sztuki i tak Jednak ja dzisiaj będę poruszała temat miłości międzyludzkiej, miłości intymnej między dwiema osobami. Będę mówiła o tym... Że każdy potrzebuje miłości, niezależnie od zdobytego życiowego doświadczenia, miejsca urodzenia, rodzaju wykonywanych zajęć czy nawet wieku. Chciałabym Wam przedstawić niesamowity, unikatowy i wzruszający program, który wzdłuż i w poprzek jest nasączony miłością i nosi tytuł Sanatorium Miłości. Senatorium Miłości jest polskim programem telewizyjnym typu Reality Show, tworzony w formie telenoweli dokumentalnej, prowadzony przez Martę Manowską i emitowany na antenie TVP1 od 2019 roku. Na chwilę obecną powstało 5 sezonów programu, gdzie w każdym jest od 10 do 12 odcinków. W programie bierze udział 12 osób. Sześć kobiet i sześć mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. Uczestnicy przez trzy tygodnie żyją razem w sanatorium, lokalizacja którego różni się w zależności od sezonu. Na przestrzeni pięciu sezonów seniorzy odpoczywali w rozmaitych miejscach Polski: w Ustroniu, w Polanicy Zdrój lub w Busko Zdrój. Sanatorium miłości ma wiele odsłon. To walka ze swoimi słabościami i strachami, wyjście ze strefy komfortu i uczenie się nowych rzeczy. Uczestnicy i uczestniczki programu wspólnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach. Latają samolotami, skaczą na bungee, rysują, śpiewają podczas warsztatów wokalnych, uczestniczą w sesjach zdjęciowych i bawią się na całego podczas imprez. Ten program zapewnia mnóstwo emocji nie tylko swoim uczestnikom. My, jako widzowie, serdecznie każdemu kibicujemy i szczerze przeżywamy każdą chwilę wraz z bohaterami. Na przestrzeni odcinków każdy uczestnik programu jest przedstawiany z osobna. Prowadząca Marta pojedynczo zaprasza każdego do siebie i rozmawia z tą osobą na temat biografii danego uczestnika. Przeszłości, dzieciństwa i życia w całości. Te rozmowy są niezwykle poruszające, wzruszające, i bardzo często towarzyszą im łzy. Każdy z seniorów i seniorek ma niesamowicie ciekawe życie, i każdy z nich jest książką, która jest warta przeczytania. W ciągu trzech tygodni seniorzy poznają się, flirtują i chodzą na randki. To jest niesamowite, obserwować, jak seniorzy i seniorki czasami się czerwienią ze skrępowania, jak biegają w odwiedziny do siebie do pokoju w ciszy nocnej, jak się cieszą na pierwsze pocałunki i jak otwarcie mówią o swoich potrzebach, bardzo często seksualnych. Osobiście najbardziej lubię moment, kiedy ktoś się w kimś się zauroczy, a później rozkwita niczym wiosenny kwiatuszek. Ten program jest swoistą Wikipedią ludzkiego losu Polaków. Tutaj możemy usłyszeć życiowe historie bohaterów. Niektórzy z nich doświadczyli wojny, niektórzy poszukiwali lepszego życia w innych krajach, niektórzy mieli trudne życie i walczyli o przetrwanie. Możemy obserwować, jak żyją Polscy emeryci. Senator miłości jest niesamowitym wglądem w prawdziwe, szczere i niewy idealizowane życie mieszkańca Polski. Ważną częścią każdego odcinka Sanatorium Miłości są rozmowy przy porannej kawie, gdzie prowadząca Marta zazwyczaj porusza ważne życiowe kwestie. Bohaterzy porozmawiali na takie tematy jak śmierć bliskich osób, choroby, problemy w związkach, szczęście, relacje z rodziną i z dziećmi. Uczestnicy dyskutują o tym, Czym jest miłość i czego się żałuje na starość? Te rozmowy są zawsze poruszające i emocjonalne, gdyż 12 osób z ogromnym bagażem doświadczeń dzielą się swoimi emocjami, przeżyciami i zmartwieniami. Senatorium Miłości jest jakby encyklopedią ludzkich żyć, do której mamy dostęp i z której możemy się uczyć. Dzięki temu programowi możemy zajrzeć w głąb duszy seniorów usłyszeć ich serdeczne wyznania, które mogą nam pomóc w zrozumieniu tego, co tak naprawdę jest w życiu ważne, na co koniecznie musimy zwrócić uwagę, co musimy zacząć doceniać i czego możemy później żałować. Chciałabym teraz poruszyć kwestię znaczenia Sanatorium Miłości dla Polaków. Ten program bardzo szybko stał się hitem. Nie wierzycie? <laughs> Spróbuję Wam przybliżyć skalę tego zjawiska, bazując na prawdziwych przykładach. Ten program ma swoją własną stronę plotkarską. Instagram Sanatorium Miłości posiada ponad 25 tysięcy subskrypcji. Na platformie YouTube powstają recenzje na poszczególne odcinki. Grupa na Facebooku ma omalże 60 tysięcy polubień. I to nie są puste numery. Danna społeczność jest prawdziwie zaangażowana. Komentują, lajkują materiały, angażują się, kłócą się i dzielą się opiniami. Każdy post ma minimum 400 polubień. Bardzo często liczby dochodzą do 900. Grupa jest idealnym nośnikiem informacji który dotyczy życia bohaterów. Widzowie są na bieżąco informowani o rozmaitych rzeczach z życia bohaterów. O tym, że bohaterzy programu odwiedzili jakiś koncert i świetnie się bawili. Że byli na premierze filmu. Że się wzajemnie odwiedzają i nawet poznają znajomych przyjaciół, w których się zakochują. Uczestnicy reality show są często zapraszani do telewizji jako goście, i uczestniczą w różnych programach. Te rozmowy możemy znaleźć m.in. na platformie YouTube o tytułach takich jak Bożena z Sanatorium Miłości o traumie po śmierci męża, co jej pomogło. Krzysztof z Sanatorium Miłości musiał sam wychowywać dzieci, żona zmarła. Lub Gerard Makosz zdradził informacje o ślubie i udziela ich w programie. Atmosfera na facebookowej grupie jest naprawdę rodzinna, słoneczna i przyjazna. Na przykład, jak prowadząca Marta ma urodziny, to pod postem znajduje się 475 komentarzy z obrazkami i życzeniami. Przywołam kilka z nich, bo naprawdę są niesamowite. Droga Marto, w dniu urodzin pragnę Ci życzyć szczęścia i miłości, byś była Pełna pozytywnej energii i do życia się uśmiechała, żebyś do końca pozostała właśnie taka, jaka jesteś: szczera, wrażliwa, czuła. Ściskam cię mocno. Pani Marto, moja ulubienico, składam w dniu urodzin dużo zdrowia, pomyślności, awansów pracy, którą Pani widzą przedstawia na co dzień, dobrych i życzliwych wokół ludzi. By praca i satysfakcja była pełna, chciałabym uściskać choć wirtualnie, ale życzliwym sercem i ponadto życzę 100 lat. Wspaniała kobietka. Oby zawsze była Pani tak urocza, wrażliwa i kochana. Wszystkiego co najlepsze: żadnych smutków, niepowodzeń ani niczego, co by mogło Panią złamać. Jak jedna z fanek na forum internetowym powiedziała najlepszy format TVP, najbardziej prawdziwy, wspaniali się ludzie zawsze, nie mogę się doczekać. I ja totalnie się zgadzam z tym stwierdzeniem. Uważam, że sanatorium miłości jest fantastycznym programem, który każdy powinien obejrzeć. Z powodu swojej prostoty, szczerości. I więzi emocjonalnej, które na pewno obudzą nawet najbardziej skamieniałe serca. Moim zdaniem, temat miłości u seniorów w Polsce jest trochę tematem jakby nieistniejącym i szokującym. Nie chcę powiedzieć tabu. Z moich personalnych obserwacji wynika, że tak ogólnie to bardzo mało się mówi o emerytach. Jakby po nastąpieniu emerytury już jest tylko głęboka starość. Odwiedzanie lekarzy, żadnej nadziei, i na wszystkich czeka wyłącznie śmierć. Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Seniorzy chcą żyć pełnią życia chcą poznawać nowe osoby i nawiązywać kontakty, w tymże z młodymi osobami chcą zwiedzać świat, a przede wszystkim chcą kochać. Są spragnieni miłości i otwarcie mówią o swoich fantazjach i potrzebach erotycznych. Uważam również, że to reality show potrzebuje większego wsparcia i promocji, szczególnie wśród młodzieży. Uważam, że Sanatorium Miłości jest programem potrzebnym, ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka, dla Polski i dla całego świata. On normalizuje starość, on zwraca uwagę na zwykły człowieczy los, on powraca nadzieję w szczerą miłość i bezinteresowne dobro. On pok pokazuje wszystkim, że emerytura to tylko inaczej wyglądające ciało, ale wciąż młody duch. Ten program może nauczyć dzieci, nastolatków, większego szacunku i zainteresowania w stronę seniorów. Natury miłości uczy bycia człowiekiem dla innego człowieka. Wzbudza niesamowite zawirowania emocjonalne, rysuje łzy na naszych oczach. Podczas każdego odcinka towarzyszy mi uśmiech, łzy wzruszenia i moja empatia ku drugiemu człowiekowi niesamowicie się zwiększa. Mogę nawet powiedzieć, że ten program otworzył mi oczy na życie i trochę je zmienił. Stałam się jakby bardziej ludzka i empatyczna. I po raz kolejny udowodniłam sobie samej, jak wielką jest miłość.